3, 2, 1 i lecimy! Fuck! Jakie to jest dziwne! Hej ziomeczku, z tej strony Abra i dzisiaj zrobimy sobie coś totalnie szalonego. Dzisiaj razem z bratem, który jest gdzieś tam za kamerą. Wcale go nie ma. Dzisiaj zrobimy sobie wannę pełną kisielu, około 200 litrów, więc naprawdę będzie się działo. Oglądajcie do samego końca. Na samym wstępie pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji. Jeśli będzie 3500 łapek, dokładnie tak, musi być 3500 łapek, żeby był kolejny szalony film. Myślę, że sobie dacie radę, bo wy nie dacie rady, no wejść. Oraz pamiętaj o zostawieniu subskrypcji. Kliknij teraz w ten czerwony przycisk subskrybuj, żeby cię nic nie ominęło, bo filmy są w każdy poniedziałek, środę oraz piątek o godzinie 19. Więc jak walnąłeś już w suba, to my lecimy do sklepu, kupimy jakieś 100 torebek kisielu i naprawdę będzie się działo. Ziomki, my powoli zmierzamy do sklepu, nawet nie wiemy, szczerze mówiąc, ile kosztuje kisiel. Ale mam nadzieję, że to nie będą jakieś wygórowane kwoty, bo jeśli to będzie, nie wiem, złotówka za torebkę, to naprawdę do 100 zł to będzie sporo, ale i tak to zrobimy. Lecimy. O, wózek sklepowy to jest to, co lubię najbardziej. Cześć, Abra, co tam? Znaleźliśmy kisiel, stwierdziłem, że kupimy około 100 takich opakowań. Być może więcej, żeby tego zrobić jakieś 5 kilo. Więc zacznę teraz zadaniem jest wziąć cały, słuchajcie, ten karton i po prostu to wrzucić do nas, do naszego koszyka. Mniej więcej takich kartonów chcę wziąć jakieś 5, więc naprawdę myślę, że będzie tego całkiem sporo. Wrzucamy to. O kurde, ej, tego jest naprawdę dużo. Kolejna partia. Tego jest serio mega dużo. Nie wiedziałem, że tego będzie aż tak sporo. Patrzcie tylko, ile tego jest. Wzięliśmy 100 torebek, więc naprawdę będzie się działo. Powiem wam, że naprawdę jest tego mega sporo. Nie spodziewałem się, że aż tyle. Myślałem, że 100 torebek to będzie mała ilość. A to patrzcie, jest cały gigantyczny koszyk. Ziomeczki, zakupy są już za nami. Teraz wystarczy tylko wpakować. Zapraszam. Kładamy tylko tak, żeby to oczywiście się nie rozleciało w drodze, bo to będzie drama. Lecimy na chatę. Okej, my jesteśmy w domu. Zaraz lecimy do łazienki. Zobaczymy, co z tego kisielu wyjdzie. Więc chodźcie ze mną. Zapraszam tutaj ze mną do mojej łazienki. Rozstawiliśmy softboxy, żeby po prostu było dobre oświetlenie. No i patrzcie, ile tego jest. 100 torebek kisielu. Więc ja uzbrojony w dwie łyżki oraz dzbanek, lecimy przygotowywać kisiel. Najpierw spróbujemy go zrobić w tym dzbanku. Zobaczymy, czy po prostu to się uda. A potem, jeśli się uda, to bez wrzątku, tylko przy mega gorącej wodzie. W tej oto wannie spróbujemy po prostu zrobić tego 200 litrów. Więc naprawdę niezła zabawa, szczerze mówiąc. A, no i w ogóle to się przebrałem po prostu, bo szkoda mi było tamtych ciuchów. Wiecie, kisiel jest truskawkowy, więc takie czerwone, różowe to myślę, że się dobierze. Bluzka, jeśli się nie dobierze, to będzie trudno, ale mam nadzieję, że i tak będzie fajna zabawa i po prostu mi to wynagrodzi. Okej, a więc naszym pierwszym krokiem jest właśnie nalać mega gorącej wody do tego dzbanka i spróbujemy sobie zrobić jeden testowy kisiel. Jest mega gorąca woda, może nie ma 100 stopni, ale myślę, że jakieś 50 tutaj jest. Więc bierzemy pierwszą torebkę kisielu, otwieramy tutaj raz, dwa, trzy, żeby go oczywiście nie wysypać, bo jeśli bym go wysypał w łazience, byłaby lipa. Sypujemy go tutaj. O, taki, o, czerwoniutki się robi, dobrze jest. Jest, panie, tak ma mniej więcej to wyglądać. Ej, trzeba go teraz dobrze wymieszać i patrz, jaki on ma fajny, intensywny kolor, nie? Ziomeczki, kolor jest naprawdę intensywny, jeśli cała ta wanna będzie w tym kolorze, to naprawdę miniaturka będzie super. Wszystko się ładnie tutaj rozpuściło, nie jest to mega gęste, ale po prostu złą proporcję dałem za dużo wody do za małej ilości kisielu. Przez to, że tutaj jest ponad 100 tych torebek, to po prostu to będzie dużo bardziej gęste, to normalnie będzie jak glut, jak slime w naszej wannie. W ogóle myślę, że warto tego spróbować. Ja za kisielem nigdy nie przepadałem, więc mi to nie smakuje. Ale kiedyś kisiel jadłem i to mniej więcej jest ten sam smak, więc jak najbardziej się udało. To teraz lecimy z całą wanną. Skoro to się udało, to mam nadzieję, że i cała wanna też się uda. Puu! Dobra, w wannie mamy wystarczająco dużo wody, jak do niej wejdę, to po prostu poziom się podniesie. Dlatego teraz przed nami największe wyzwanie, aby wszystkie te torebki z kisielem po prostu wsypać tutaj. Ale zacznijmy od naszego dzbanka, w którym przygotowaliśmy pierwszy kisiel. Więc o, proszę bardzo, proszę bardzo. Ej, to widać, on naprawdę zmienia mocno kolor. Dobra, to jeszcze trzeba tutaj ładnie zamieszać. I patrz, jeśli jeden kisiel już jest ewidentnie widoczny na te 200 litrów, to jak wsypiemy 100, to naprawdę będzie gigantyczny slime. I mniej więcej o to chodzi. Do tego wszystkiego przygotowałem jeszcze wrzątek, żeby rozrobić kilka kisieli naraz we wrzątku, bo teoretycznie tak powinno to wyglądać, więc może po prostu tu ten wrzątek wlejmy. Kilka torebek zrobimy właśnie w tym oto dzbanku, a potem resztę już będziemy wsypywać bezpośrednio do wanny. Okej, dobra, słuchajcie, wsypmy sobie jedną. Jaki to jest glut, stary, widzisz to? Weźmiemy sobie jeszcze jedną, bo dlaczego by nie? Spróbujemy tutaj po prostu tego trochę wsypać, żeby on zgęstniał i żebyśmy taki gotowy glut mogli wrzucić bezpośrednio do wanny. I ostatnią teraz jeszcze sobie wsypiemy, przemieszamy i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Lol, jaki to jest glut, stary. Ej, to
to naprawdę, to jest taki gluciur, że jakaś masakra, czy ty to widzisz? Jakie to jest dziwne, maksymalnie, serio ziomki, to mega spoko wygląda. Gdyby kiedyś zrobić prawdziwego, gigantycznego gluta z kisielu, to by było naprawdę niezłe. Napiszcie w komentarzach, jeśli chcecie, abyśmy właśnie z kisielu zrobili kiedyś gigantycznego, największego na świecie slajma. Niestety z tym nie wygram, wlejmy to po prostu do wanny. Jaki to jest syf, co to jest? Patrzcie, jaka to jest dziwna konsystencja, po prostu jak taki glut sproszkowany, no naprawdę mega dziwne, jak po prostu jak slime. Typowy slime, Wojtek, pozdrawiam cię. Ziomki, mam przygotowane kolejne 4 kisiele, teraz postanowiłem, że będę je otwierał po prostu naraz, żeby to przyspieszyć cały ten proces. I teraz spróbujemy sobie to ładnie powsypywać, tak żeby to się porozpuszczało, o, w taki ładny sposób. Z tym naprawdę jest mega dużo roboty. O, tutaj 2 kolejne, ale patrzcie, jak to mega ciekawie zmienia kolor, to jest naprawdę intensywne po jakichś, nie wiem, 10 kisielach. Mnie się to naprawdę podoba, mam nadzieję, że to zaraz zgęstnieje, jak jeszcze dołożymy 60 kisieli, bo ja już nie mogę doczekać się, aż się w końcu w tym wykąpię. A więc my teraz to jeszcze wszystko ładnie sobie wsypiemy, bo tego jest naprawdę mega dużo i widzimy się zaraz. Okej, nam zostało ostatnie 10 torebek kisielu, póki co prezentuje to się właśnie tak. Niestety, myśleliśmy, że to będzie ładniej wyglądało, ale przez to, że chyba nie było odpowiedniej temperatury, wytrąciła się mąka, czy cokolwiek zagęszcza ten kisiel, no i powstała taka piala, no kurde, no niestety, moi drodzy. Najwyżej kiedyś powtórzymy to z basenem i po prostu zrobimy idealnie tak, jak trzeba, ale mam nadzieję, że jak wsypiemy jeszcze tą 10, to będzie poprawa, więc lecimy. 4 na raz, nie ma tutaj, wiecie, obijania się, o kurde, to grubo idzie. No i mam nadzieję, że trochę się ten kolor poprawi. Patrzcie w ogóle, ile tych torebek tutaj jest, no jakaś masakra. Tutaj w ogóle jestem w lustrze, siemaneczko, ale mówię, naprawdę tutaj sporo było pracy, co przecież widzieliście w timelapsie. I w ogóle jak teraz wsypałem ten kisiel, to on się jakoś tak, nie wiem, sproszkował. Co to w ogóle jest? Jazda, lecimy z kolejną partyjką. Nie ma obijania się, tak jak mówiłem, trzeba pracować, kurde, trzeba wsypywać kisiel do wanny. Ogólnie jak na zawód wsypywacza kisielu jakoś tak, myślę, że bym się nadawał. Naprawdę ciekawe zajęcie. I mimo, że tutaj mi w wannie nie do końca wyszedł, to było pierwsze podejście, więc spokojna głowa, będzie git. No i przed nami ostatnia torebka z ponad 100. Nie do końca wiemy, ile ich było, ale na pewno było ich więcej niż 100. Teraz trzeba będzie to jeszcze dokładnie wymieszać i będziemy w to wskakiwać. Wow, ale kozackie to jest, to tak ładnie pachnie. Żebyście wy to, słuchajcie, czuli, że to tak fajnie pachnie, tak truskawkowe drzelki. W ogóle jeśli chcecie spróbować, to nie ma problemu, mogę wam dać, przynieście kubeczek. Ej, naprawdę mega przyjemna faktura, to wygląda trochę jak woda, ale szczerze mówiąc jest dużo bardziej gęsto od wody. Taki troszeczkę rozwodniony kisiel. Jeśli chcecie, aby cała taka wanna do was przyjechała, to koniecznie zostawcie łapeczkę oraz subskrypcję. Jeśli klikniesz ten czerwony przycisk subskrybuj, to słuchaj, ja ci w domu mogę zrobić taką wannę. Całą wannę kisielu. Tylko pamiętaj, kliknij w subskrypcję i napisz w komentarzu, ja chcę kisiel. Będzie fajnie. Ziomki, nie wiem, czy jesteście na to gotowi, ale za parę sekund dokładnie tam wejdę. Zobaczymy, co się kryje na dnie. Prawdopodobnie jakaś wytrącona mąka, więc tam mogą być takie gluty. Będzie się działo. Musisz teraz, kamerzysta, odliczać 3, 2, 1 i wbijamy. Dobra, wchodzi do wanny za 3, 2, 1 i lecimy. O stary, jakie to jest dziwne na podłożu. O, fuck! Jakie to jest dziwne, ale mega przyjemne. Ej, powiem wam, że to jest naprawdę mega przyjemne, mega satysfakcjonujące. Na dnie, tak jak mówiłem, się nie wytrąciło. Ale powiem wam, że dziwnie się czuję, że wszedłem w bokserkach, skarpetkach, koszulce i spodenkach do wanny. Całe dno jest wypełnione takim czymś, więc naprawdę mega to jest śliskie, ale zarazem i satysfakcjonujące. I powiem wam, że tak kąpać, to ja się mogę każdego dnia, siemanko. Jest to ewidentnie dużo za ciepło jak dla mnie, bo to ma pewnie 40 stopni i coś czuję, że zaraz to po prostu jakieś gorączki dostanę. Ale naprawdę, no glut pierwsza klasa. Patrzcie, jaką mam kolorową skarpetkę. W ogóle czujecie, że ten różowy z wanny jest taki sam jak tych spodenek? Tak to wygląda, naprawdę fajnie. Myślałem, że tego nie dopiorę, ale tego brać nie trzeba, nikt nawet nie ogarnie na ulicy. Tak wygląda nasz pirat po nieudanym utopieniu się i jest cały w klucie. Ja bym tak nie chciał, ale coś czuję, że tak jest ze mną. Oczywiście w tym, czym się utopiemy, zawsze trzeba tego spróbować, więc spróbujmy, jak to smakuje.
Powiem wam, że dość kwaśny, bo nie dodałem cukru. Ale smakuje jak kisiel, więc chyba spoko, no jeśli ktoś chce 200 litrów kisielu, to jak najbardziej myślę, że taką wannę może sobie zrobić. Bardzo serdecznie polecam. Powiem wam, że naprawdę jestem zaskoczony, że to jest takie przyjemne. I w sumie gdybym miał hurtownię kisieli w domu, albo jakąś ich fabrykę, to bym pewnie robił sobie tak codziennie. Bo naprawdę musicie uwierzyć, że jest po tym taka mega przyjemnie gładka skóra. A i w ogóle tu się na mnie osadził ten kisiel, to tak trochę słabo. A poza tym mówię, to jest dużo przyjemniejsze niż zwykła woda. To tak jakbym w takim glibi slime się bawił. Tak jak na poprzednich odcinkach moich czy Bojana, tylko że no po prostu troszeczkę bardziej rozcieńczone. Ale przy okazji odkryliśmy mega genialny sposób na nowego slime'a, nowego gluta, więc jeśli chcielibyście odcinek, jak robimy takiego gluta z galaretki bądź kisielu, to napiszcie to koniecznie w komentarzach, a ja będę czytał komentarze oraz przypinał wam serduszka. Powiem wam, że ten glut to smakuje jak kisiel, tylko tak jakbyś jadł galaretkę. Galaretką smaku kisielu, no nie za dobra, szczerze mówiąc. O, Jaką ja mam różową skarpetę, patrz, i jedną, i drugą. Jeśli macie jakieś białe rzeczy w domu, a chcecie je zafarbować na różowo, to myślę, że taka kąpiel w kisielu naprawdę jest mega sztos pomysłem. Bluzkę w sumie też już mam taką różowawą. Okej, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Pamiętaj o kliknięciu w przycisk subskrybuj, bo szalone filmy są w każdy poniedziałek, środę oraz piątek o godzinie 19, więc zawsze o 19 bądź pierwszy, żebym przypiął ci właśnie serducho w komentarzu, a myślę, że takich szalonych filmów brakować nie będzie. Pamiętaj także o zaznaczeniu dzwoneczku, bo jak będziesz w gangu dzwoneczku, to po prostu będziesz najlepszą mordeczką na świecie. Więc tak jak mówiłem, 3,5 tysiąca łapek i będzie kolejny taki dziwny odcinek. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, puuu!